Puls Biznesu. Do słuchania. Czy przekonali się już Państwo do paperless? Chcecie dbać o planetę i poruszać się w meandrach urzędowych i biznesowych umów tylko i wyłącznie używając laptopa lub telefonu? Niestety, nie tak szybko. Paweł Punda, prawnik nowych technologii i cyberbezpieczeństwa w Interms, radcowie prawni i adwokaci, opowie Państwu, w jakich obszarach długopis i kartka papieru wciąż są niezbędne. Ale ma też dobre informacje. Coś drgnęło. Niebawem w pełni elektronicznie będzie można zawierać na przykład umowy leasingowe. Postulujemy kolejne zmiany, na przykład w umowach na zakup nieruchomości. Ci, którzy niedawno przechodzili ten proces, pamiętają jeszcze na pewno, jak dużo czasu zajęło im podpisywanie stosownych dokumentów. Posłuchajmy. W jakich obszarach wciąż potrzebujemy podpisu na papierze, by zawrzeć umowę? Tych dziedzin cały czas jest sporo. Jakkolwiek one podlegają pewnej właśnie cyfryzacji. Natomiast jeżeli mielibyśmy przejść przez dziedziny, czy obszary prawa, czy przez to, co nas dotyczy na co dzień, to niewątpliwie będzie to cały czas obrót nieruchomościami. Tak? Obrót nieruchomościami, który jednak w dalszym ciągu wymaga wizyty u notariusza i sporządzenia aktu notarialnego, mimo to, iż technologicznie byłaby taka możliwość, żeby tej wizyty zaniechać. Ona również mogłaby się odbywać podczas spotkania przez Zoom, czy też Teams, czy też jakikolwiek inny komunikator, a podpisy mogłyby być złożone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym zakresie nawet w ostatnim czasie Polski Związek Deweloperów bodajże wystąpił z wnioskiem do ministra cyfryzacji właśnie z apelem, żeby udrożnić ten kanał zawierania umów, bowiem chociażby deweloperzy napotykają czysto prozaiczne przeszkody w postaci braku możliwości przeniesienia własności nieruchomości, które ludzie nabyli z uwagi na to, że albo kancelarie notarialne działają, albo działają w ograniczonym zakresie, stąd też obrót nieruchomościami. Cóż dalej? To są dalej idąc i pozostając troszeczkę przy notariacie, to jest kwestia ustanowienia hipotek, zabezpieczeń w związku z transakcjami. Tak? To też wszystko się wiąże z koniecznością wizyty u notariusza, a tak by nie musiało pójść. Później przechodząc trochę już do takiego życia codziennego, to jest kwestia chociażby sporządzenia testamentu, skutecznego złożenia zapisu windykacyjnego, czyli to wszystko dzisiaj z naszej strony wymagany jest jakby nasz udział i obecność u notariusza, gdzie można byłoby to w 100% zrobić online. Czy w obszarach bardziej biznesowych jesteśmy mocniej zdigitalizowani? Coś już bardziej z obszaru biznesowego, czyli umowy leasingu. Jedna chyba z najczęściej zawieranych umów, jeżeli chodzi o ich rodzaj, w obrocie gospodarczym, które cały czas wymagają podpisu i procesy firm leasingowych także też są tak ustawione, że ten proces wymaga podpisu. Tutaj w tym zakresie są pewne jaskółki, bowiem Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w zakresie kodeksu cywilnego, gdzie dopuszczalna prawdopodobnie będzie forma dokumentowa, co by z kolei sprawiło, że ta umowa leasingu mogłaby być zawierana praktycznie w dowolny sposób. To mogło być SMS, rozmowa telefoniczna, to mogło być kliknięcie na tablecie gdziekolwiek, co by znakomicie, myślę, udrożniło przepustowość zawierania umów i ułatwiło ten obrót. W leasingu widać pewne jaskółki zmian. Czy możemy liczyć, że w jakimś innym obszarze zniknie obowiązek podpisywania dokumentów na papierze? No, mam tu na przykład na myśli notariusza. Ja o nich nie wiem, natomiast notariusz to jest kwestia, myślę, bardziej mentalna i demograficzna. Tak? Jednak wielu z nas utożsamia, że tak, wizytę u notariusza jako coś, jako wydarzenie, które się wiąże z jakąś ważną czynnością w dalszym życiu. To jest absolutnie prawda i stąd też trudno będzie odejść do świata absolutnie cyfrowego. Myślę, że w dłuższej perspektywie pozostanie pewien dualizm analogowo-cyfrowy, gdzie będziemy mieli opcję wyboru odbycia czynności notariusza w formie elektronicznej, czy też w tradycyjnej, kiedy się spotkamy podczas wizyty. Natomiast pomimo też, tak jak wcześniej wspomniałem, pewnych apeli środowisk deweloperskich w zakresie zmian przepisów, natomiast tutaj tych jaskółek nie widać na horyzoncie, tak jak w przypadku umowy leasingu. No to spójrzmy teraz, jak w ogóle wygląda proces podpisywania umowy bez konieczności składania podpisu na papierze. Czy on jest bardzo męczący? Ten proces do zasady jest prosty, intuicyjny, na pewno nie przysporzy podpisującym żadnych trudności. Tutaj mówiąc o procesie, należy rozróżnić, czy mówimy o podpisywaniu w formie dokumentowej, czy też elektronicznej, czy też mamy do czynienia z przedsiębiorcą, czy też konsumentem, z uwagi na to, że w przypadku konsumentów będą się wiązały z tym dodatkowe czynności, chociażby w postaci przedkontraktowych obowiązków, które przedsiębiorca musi zapewnić konsumentowi, wyposażając go w odpowiednią wiedzę
w zakresie tego, co kupuję, tak, tam między innymi o cenie, o terminie dostawy, o reklamacji. Spotykamy się z tym, kupując zakupy w internecie na co dzień. Natomiast pomijając już kwestie formalne, które musi podjąć przedsiębiorca w tym zakresie i w sytuacji, kiedy będziemy mieli do czynienia z formą dokumentową, to zawieranie umów wygląda tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Jest to kliknięcie zapłać, to jest kliknięcie zamów, to jest potwierdzenie SMS-em. To może też być forma rozmowy telefonicznej, w wyniku której także dojdzie do zawarcia umowy skutecznie, w sensie prawnym umowy w formie dokumentowej. Jeżeli chodzi z kolei o formę zawierania umów w postaci elektronicznej, to tutaj troszeczkę przychodzi nam z pomocą technologia, bowiem najczęściej wymaga to zaangażowania aplikacji, tokena, który będzie towarzyszył czynności podpisania umowy. Najczęściej to wygląda w ten sposób, że otwieramy aplikację, uploadujemy dokument, który chcemy podpisać, potwierdzamy, że chcemy podpisać, dodatkowo autoryzujemy tą czynność PIN-em bądź w inny sposób, którego od nas oczekuje dostawca i na tym się kończy podpisanie umowy. Także w praktyce, czy to będziemy mieli do czynienia z formą dokumentową, która jest lżejszą formą, czy też formą elektroniczną, która jest bardziej zaawansowana i bezpieczna w obrocie, to są to czynności absolutnie osiągalne dla każdego z nas. Do podpisania umowy w formie elektronicznej jest wymagany podpis kwalifikowany. Czy to zdanie jest prawdziwe? Nie do końca jest to prawda. To jest zdanie prawdziwe w przypadku niektórych rodzajów umów, tam gdzie jest wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takich przypadkach wymagana jest właśnie ta kwalifikowana postać podpisu elektronicznego, bowiem wówczas ten podpis elektroniczny równa się podpisowi własnoręcznemu. W przypadku wszystkich innych umów, kiedy ta forma pisemna nie jest zastrzeżona, przechodzimy na grunt właśnie formy dokumentowej. Jest to tak de facto dowolny sposób, jaki sobie wyobrazimy na zawarcie umowy i w tym zakresie jest absolutna dowolność. Wiele się teraz mówi o tak zwanych cyberzagrożeniach. Czy podpisanie umowy w sposób elektroniczny jest bezpieczne? Absolutnie tak. Powiedziałbym tak, że podpisanie umowy w formie elektronicznej jest tak samo bezpieczne jak podpisanie umowy w formie pisemnej. Tutaj w przypadku tych kwalifikowanych form podpisywania umowy w formie elektronicznej dochodzi nam z pomocą technologii, która daje nam pewność co do osoby, z którą podpisujemy tę umowę, mimo to, że jej nie widzimy, mamy zweryfikowaną tożsamość tej osoby, także mam pewność, że to jest dana osoba. Mamy zapewnioną kwestię integralności danych, czy też treści umowy, którą podpisujemy, tak? Czyli mamy pewność co do tego, że nikt nam w treści, w locie gdzieś nie podmienił treści tej umowy, także jest to absolutnie bezpieczna forma zawierania umów. Pamiętajmy też o tym, że chociażby z punktu widzenia poufności, tak, no często zawierana umowa w formie tradycyjnej wiąże się z wydrukowaniem dokumentu, ktoś może go podejrzeć, jest kwestia skanu, przesłania tego skanu, jest kwestia później wydrukowania, gdzie tam też może ktoś się zapoznać z treścią umowy, czego byśmy na przykład nie chcieli. W przypadku podpisywania umów w formie elektronicznej praktycznie te ryzyka są wyeliminowane z uwagi na to, że połączenie jest szyfrowane, tylko dwie strony się komunikują, które podpisują tę umowę, także tutaj te ryzyka, że ktoś nam podejrzy treść zawieranej umowy, są wyeliminowane. Dalej idąc, to jest kwestia jakby dostępności, tak? Co też jest istotne chociażby z punktu widzenia biznesu, bowiem umowa zawarta w formie elektronicznej jest prawnie skuteczna, jest dostępna z każdego miejsca na świecie, gdzie w formie tradycyjnej pozostaje nam segregator i konieczność interwencji służb administracyjnych danej organizacji. To też wpływa z kolei świetnie na ciągłość działania firmy, tak? Bo jeżeli mamy skutecznie zawarte umowy w formie elektronicznej, które są przechowane chociażby w chmurze, tak? To ewentualny pożar, zalanie, cokolwiek losowego, co by miało miejsce w danej organizacji, powoduje, że jesteśmy dużo bardziej bezpieczniejsi w tej formie elektronicznej. Także to też ta kwestia bezpieczeństwa jest tutaj zapewniana. To, co jest jeszcze też istotne, to proszę też pamiętać o tym, że w przypadku tych kwalifikowanych form podpisywania umowy, to dostawcami rozwiązań są kwalifikowane podmioty w Polsce. Tak? To nie jest tak, że usługę w tym zakresie może świadczyć każdy. Jest dzisiaj bodajże 5 podmiotów, które tego typu usługi świadczą. Są to podmioty, które zostały audytowane na etapie uzyskiwania akredytacji. Są to podmioty później już po uzyskaniu wpisu do rejestru, który jest prowadzony przez prezesa Rady Ministrów. Są także co 2 lata audytowane. Są to podmioty, które posiadają ubezpieczenie. Także są to podmioty, które gwarantują nam, że cała czynność związana z podpisaniem umowy i integralność, właśnie zweryfikowanie tej tożsamości, która jest kluczowa w obrocie internetowym, jest zapewniona i to daje absolutne, myślę, poczucie bezpieczeństwa. Tak? Bardzo dziękuję za te ciekawe opinie. Państwa i moim gościem był Paweł Punda, prawnik nowych technologii i cyberbezpieczeństwa, Interms, radcowie prawni i adwokaci.